Ja jestem swoim challengerem. Mieliśmy się tu spotkać z Maćkiem o 11 i nie ma go! Ale słyszę, że już jedzie. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five, a w dzisiejszym filmie Mustang Mach 1. Oj, oj, oj! Maciek teraz umyje samochód, a ja pokażę wam piękne ujęcia wprowadzające was w nastrój tego materiału. W zasadzie tak bardzo skupiłem się na Mustangu, że zapomniałem swojego Dodge'a umyć, ale ja go myję codziennie, więc może go zostawię po prostu. Tak wygląda brudne auto u Roberta. Wy powiedzielibyście, że jest wszystko w porządku. Umyty? No to co, jedziemy? Jedziemy. Lecimy w drogę. Jejku, taki duet. No, no, no. Po Warszawie się będzie kręcił. Naprawdę nie jest brzydki ten samochód. Mi się nigdy nie podobało jakoś specjalnie te Mustangi, ale uważam, że jako jak to ma być najtańsza V8 z nowych aut, no to jest spoko. O kurde! O kurde! Dwa masykary jadą! Te ślady chyba nieprzypadkowo na tym parkingu. Pięknie! Cudownie, cudownie, kocham to. No to challenger nie może być gorszy. No powiem wam, że kierowca daje radę. Patrzcie, jak upierdzieli opony. No. Nie, jeszcze dużo mięsa ma. Możesz upalać dalej, możesz upalać dalej. Ja mam takiego Siergieja. Aha. On zawsze upala na filmach. Krajniec. Bardzo dobry gość. Siergiej, dawaj dalej, dawaj dalej. Zostawiam autko tutaj. Siergiej zgasił samochód. Nie no, fajne, fajne, bardzo fajne jest odpalanie z kluczyka. Ty masz odpalanie z kluczyka? Tego auta? Odpalanie z kluczyka, ja mogę jedynie tak zaświecić. Partnerem filmu jest DeFi Cashback, firma, która pozwala otrzymać zwrot części kasy za zakupy. Tworzenie konta jest darmowe i przede wszystkim mega proste. Możecie użyć do rejestracji konta Facebook lub Google. I co lepsze, możecie korzystać z DeFi także bez rejestracji, z konta gościa. Cashback DeFi działa w wielu branżach, tak jak sklepy RTV, AGD, obuwie czy sklepy spożywcze. Zobacz, jak to działa. Wybierasz sklep z listy i klikasz zacznij zakupy. Kupujecie produkt z cashbackiem DeFi i to tyle. Klikając opcję mój cashback możecie sprawdzić, ile zaoszczędziliście. No, sami widzicie, jakie to proste, a jeszcze prościej jest używać DeFi jako rozszerzenia do swojej przeglądarki. DeFi jest narzędziem stworzonym przez programistów Opery w Polsce i z tego co wiem ma najszybsze wypłaty i najlepsze stawki cashback. Ponadto czekają na was nadchodzące specjalne oferty i promocyjny cashback. Link znajdziecie w opisie filmu i zacznijcie oszczędzać, bo kruche czasy nadchodzą. Trzeba tankować zbiorniki, pamiętajcie. Zajebiste. Zajebiste. Strzela! Zacznijmy od serca tego samochodu. To jest dodatkowy element, którego w GT-ku zwykłym nie spotkacie. To jest rozpórka kielichów. Mamy tutaj filtr stożkowy, to też jest zaczerpnięte z GT350. Ale jaki dolot masz w ogóle. Zobaczcie, jaki wielki, gruby dolot. Myślałem, że to jest pęknięcie. O, jest pęknięta mata jest. Nie. Czy nie? Nie. Tak sklejona? No właśnie. Ale mamy takie atrapy, natomiast ja widziałem gdzieś tam przeróbki w internecie, jak ludzie to po prostu otwierają i gdzieś tam dodatkowe chłodzenie zapewniają. Chociaż Ford mówi, że tutaj chłodzenie jest bardzo dobre i też nigdy, nieważne jak jeździłem, nie czułem, żeby on się grzał w jakikolwiek sposób. Nie żujcie nigdy gumy, jak ma się nagrania. Właśnie się ukryłem w język. O Jezus moja. Masakra. To chyba... O, już przechodzi.
Ojejku, ale ból jest straszny. Dobra, nagrywamy dalej. Ten właśnie dyfuzor sprawia, że ten docisk jest trochę większy i jest jeszcze jakiś tam element w podwoziu, który sprawia, że powietrze, które idzie pod samochodem, przechodzi nie do tyłu, tylko do hamulców, chłodzi hamulce. Tak, tutaj są dodatkowe systemy właśnie chłodzenia hamulców. Okay. Niestety naklejka, nie wiem jak w czasie będzie się ona zachowywała, natomiast to pewnie byłoby lepiej, żeby było namalowane. A szkoda. Końcówki, zobaczcie jakie są wielkie przy okazji, nie będę wkładał, bo auto chodzi. Ale chyba 11 cm, tak. To nie są atrapy. Tak, ostatnio oglądałem filmik, jakieś BMW M Competition, wiesz, 4 wielkie dyfuzory. Patrzę, że tam dwójka. Rury wydechowe, od spodu dwie atrapy, jedna podłączona. Siedzi się jak w każdym Mustangu, ale pierwsze co wyróżnia was na fotel pasażera, pierwsze co widzicie, tutaj macie tabliczkę znamionową, czy nie wiem jak to nazwać. Ford wyprodukował 3000 i na razie produkcja jest wstrzymana. Limitowany zaczyna się robić ten samochód, skoro to z pewnością gdzieś tam 3000 sztuk tylko jeździ po drogach. W Polsce ten pierwszy sort to było 130-135 chyba, mach jedynek. Mówili mi o terminach na 2022, gdzieś tam zadzwoniłem do Łodzi i dosłownie na telefonie, przy pierwszym telefonie pytając, gość powiedział, że jest sztuka, ktoś tam zrezygnował, jak mi powiesz w tym momencie, że bierzesz, tego dostaniesz. I tak powiedziałem, okay. Także ludzie, gdzieś tam byłem na zlotach, mówili, że niezłą łapówkę musiałem dealerowi dać, że go dostałem, bo naprawdę w Polsce jest ich chyba nawet mniej niż 100 sztuk, także, okay. Także bardzo się cieszę, że go tutaj mam. Ja go dostałem już w maju, a w maju nie wiem dokładnie ile sztuk było, ale jeden z pierwszych w Polsce, która wyjechała na drogi. Zaszczyt siedzieć w takim aucie. Superancko. Pierwsze co nam się rzuca w oczy, no to jest ta skrzynia biegów. Manual, tu macie 6-stopniowy manual. Prosto z Shelby 350, tak. Także wcześniej nie jeździłem żadnym Mustangiem, natomiast tutaj biegi się zmienia rewelacyjnie. Jest nawiązanie do tych klasycznych amerykańskich samochodów. Bieg jest bardzo krótki i też trzeba trochę siły użyć, żeby go tutaj wrzucić. Także to bardzo fajne. Mimo wszystko on jest w cenie bardzo zbliżony do zwykłego Forda GT. Powiem ci tak, jeśli wyposażysz na maksa, czyli podgrzewane fotele, kierownica i wszystkie możliwe bajery, wychodzi dokładnie w tej cenie co Mach 1. To... A Mach 1 to wszystko jakby ma w pakiecie. Czyli okay. Można powiedzieć, że to jest GT full wypasiony. No oczywiście są jeszcze różnice, limitowane do tego. Tak, są różnice pod silnikiem. No i zrobiłeś 5358 km. Powiedziałem sobie, że auto inwestycyjne, że będzie limitowane, ale nie mogę się oprzeć. Powiedz mi, jakieś wady po 5358 km. Ja tak zaznaczam to, jakbym chciał ci zrobić na złość. Na przykład Maciek to jest osoba, która chce sprzedać skręconym licznikiem ten samochód. 3000 będzie miał za miesiąc. A ja zaznaczyłem już spalony temat, żartuję oczywiście. Jakieś wady? Tutaj wadą jest na pewno promień skrętu tego auta. Bardzo słaby promień skrętu, może potem pokażemy. Albo pokażmy teraz. Promień skrętu, to o czym Maciek mówi. Od razu u nas w programie High Five wszystko dzieje się na żywo. Teraz ma maksymalny promień, który jest w aucie, ja się nie ruszam. I on zatacza takie wielkie kręgi, że to jest masakra. Ciężko jakiekolwiek wady o nim mówić. Na razie może za 5000 km. Życzę, żeby było tak samo. To co, lecimy? Lecimy na krótką przejażdżkę. I jeśli mogę, to byłby zaszczyt, żeby poprowadzić Mustanga Mach 1. Okej, manual. Rzadko jeżdżę manualem w sportowych autach. Jedynie w Oplu Merivie mam manualną skrzynię biegów. Nie wiem, czy chciałbym mieć tutaj automat. Nie, no większa zabawa jest chyba. No większa zabawa. Jak auto przy takiej prędkości trakcji gubi, znaczy trochę ma okres w sumie, ale tego gazu nie było najwięcej. Tor wyścigowy. Tak, no jazda na torze, patrz instrukcja. Już ci daję, czekaj. Zanim zaczniesz jechać. Masz przy sobie instrukcję? No, jak? Jakby coś się stało. Przepraszam, tak. Że ja tak rwę, ale muszę wyczuć sprzęgło po prostu na początku. 3, 4, 5 tysięcy obrotów, 6 i przy 7 tysiącu obrotów, ten samochód ma maksymalny moment obrotowy i pełne 460 kunia. Mimo wszystko nie jest najszybszy w jeździe do pierwszej setki, szczególnie w manualu, bo w automacie tam jest 4,3. Tak, w automacie jest 4,3, w manualu 2,4,8. I to jest szok, że to ma prawie 5 sekund, bo predyspozycje tego auta są dużo większe, w sensie na dużo lepszy czas. Myślałem, że bliżej czwórki. No moje auto ma podobnie. Nie wiem, z czego to wynika, że ten czas może być dosyć słaby jak na tą moc. I co ciekawe, sprzęgło w tym samochodzie jest dwutarczowe, co poprawia po prostu
usprawnia jazdę. Jest tu jedna rzecz w tej skrzyni biegów, której jeszcze nie testowałem. Ja jakoś się boję tego zrobić. Podobno można zmieniać tu bieg, mając gaz do dechy, czyli do ziemi. Bez sprzęgła. Bez sprzęgła. W każdym manualu, ale w swoim bym nie robił. No, właśnie nie chcę tego sprawdzać. Lepiej nie. I tak fajnie. Bardzo długie przełożenia ma te auto. Na dwójce możemy do 140-150 nawet pojechać. Bardzo długie. Wow. Mamy czerwone, jesteśmy pierwsi na światłach. Czekamy na żółte, bo na zielonym to już będziemy daleko. Patrz, ściga się z nami kompot. Wyprzedził nas kompot. Co za świr. Ja się tak zbierałem. Ale wstyd, zostałem wyprzedzony. Znaczy teraz to już go nie ma, w lusterku nawet go nie widzę. Ponownie witamy na parkingu. Cudownie. Lepiej palić gumę niż fajki, pamiętajcie. Zajebiste! Zabawki dla dużych chłopców. Pięknie. Piękna sprawa. Można by to robić cały czas, tylko wymieniać opony, ale to są auta do takich rzeczy. Hold up. Ej! Dobra! Proszę Państwa, tutaj, w tym miejscu pragniemy zakończyć ten materiał. Mach jedynka w akcji, to widzieliście w dzisiejszym materiale. Świetny materiał. Maciek, bardzo Ci dziękuję za to, że pokazałeś siebie i swój samochód przed moimi widzami. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i subskrybujcie program, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym materiałem, bo już w kolejnym odcinku kolejny super samochód. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!